Skarby Kościoła. Dziewiątego czerwca. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Ale gdy się zestarzejesz, inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 21, werset 18. Kazanie świętego Leona Wielkiego, zmarłego około 461 roku, papieża i doktora Kościoła, na święto apostołów Piotra i Pawła. Nie obawiasz się przybyć do Rzymu, o święty Piotrze. Nie obawiasz się Rzymu, władcy świata, choć w domu Kajfasza przestraszyłeś się służącej arcykapłana. Czy moc cesarzy Klaudiusza i Nerona była zatem mniejsza niż sąd Piłata lub gniew przełożonych żydowskich? Ponieważ moc miłości zwyciężała w tobie powody do obaw, nie sądziłeś, że należy bać się tych, których kochanie było twoim zadaniem. Otrzymałeś tę nieustraszoną miłość, a kiedy wyznałeś ją Panu, On umocnił ją potrójnym pytaniem. I były znaki, były cuda, by umocnić twoją ufność. Otrzymałeś dar licznych charyzmatów i doświadczyłeś wspaniałych dzieł. Nie wątpiąc zatem o żyzności zadania i wiedząc, ile czasu ci pozostawało, przyniosłeś trofeum Krzyża Chrystusowego do Rzymu, gdzie czekały na ciebie z boskiego przeznaczenia zarówno zaszczyt władzy, jak i chwała męczeństwa. Do tego samego miasta przybył święty Paweł, apostoł z tobą, wybrane narzędzie, i nauczył pogan, aby być z tobą w tym czasie, kiedy wszelka niewinność, wolność i powściągliwość były gnębione za panowania Nerona. Ten w swoim szaleństwie pierwszy ogłosił okrutne, powszechne prześladowanie chrześcijan, jakby rzeź świętych mogła zgasić łaskę Bożą. Ale drogocenną jest w oczach Pana śmierć jego czcicieli. Żadne okrucieństwo nie mogło zniszczyć religii założonej przez tajemnicę Krzyża Chrystusowego. Kościół nie jest osłabiony, ale wzmocniony prześladowaniami. Pole Pana wydaje coraz bogatsze żniwo, kiedy ziarna, upadając same, rodzą się licznie na nowo. Jakie potomstwo wydały w swoim rozwoju te dwie sadzonki, tak bosko zasiane? Tysiące świętych męczenników naśladujących zwycięstwo dwóch apostołów ukoronowało to miasto diademem niezliczonych klejnotów. Święty Piotr Apostoł, zmarły około 64 roku.
Imię świętego Piotra należy do najczęściej spotykanych w hagiografii. Wykazy hagiograficzne wymieniają pod tym imieniem 91 świętych i 31 błogosławionych, razem 122 osoby. Na ich czele kroczy jako pierwszy z kolei i w godności święty Piotr apostoł. Jego imię właściwe było Szymon. Pan Jezus zmienił mu je na Piotr zaraz przy pierwszym spotkaniu. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. W późniejszym czasie Pan Jezus wytłumaczy Piotrowi zmianę imienia, kiedy powie do niego wprost: Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i ja na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Święty Piotr pochodził z Betsajdy, miejscowości położonej nad jeziorem Genezaret galilejskim. Był bratem świętego Andrzeja, apostoła, który go też przyprowadził do Pana Jezusa. Fakt, że Pan Jezus zetknął się z Andrzejem i Szymonem Piotrem nad rzeką Jordanem, wskazywałby, że obaj bracia byli uczniami świętego Jana Chrzciciela. Ojcem Szymona Piotra był Jan, rybak galilejski. Kiedy Pan Jezus włączył świętego Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do niego, ale nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb Piotr wraz z bratem swoim Andrzejem definitywnie został przy Chrystusie. Raz, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która była Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzyły. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego doznali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Z tego wynika, że Piotr był człowiekiem zamożnym, skoro prowadził własne przedsiębiorstwo rybackie i miał do pomocy jeszcze wspólników. Kiedy święty Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił. Czy miał dzieci? Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się to potwierdzać, gdyż wymienia jako córkę świętego Piotra świętą Petronelę. Pewne to jednak nie jest. Pan Jezus wyróżniał świętego Piotra wśród apostołów do tego stopnia, że zrzucało się to w oczy. I tak dziwić musiało współuczniów Chrystusa, że zaraz przy pierwszym spotkaniu zmienił Szymonowi imię na Piotr, czyli skałę. Piotr wraz z Janem i Jakubem był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia pańskiego na górze Tabor,
i krwawego potu w Getsemanii. Kiedy Pan Jezus zapytał apostołów, za kogo uważają go ludzie, otrzymał na to różne odpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie, a wy za kogo mnie macie? Usłyszał z ust świętego Piotra wyznanie, Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad jego kościołem oraz wyjaśnienie symbolicznego imienia Piotra, jakiemu Pan Jezus kiedyś nadał. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i ja na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wśród wyróżnień można byłoby wymienić wiele innych wypadków. I tak Pan Jezus uratował Piotra, gdy ten tonął w jeziorze Genezaret. Poleca świętemu Piotrowi zapłacić podatek monetą, wydobytą cudownie z pyska ryby. Od Piotra rozpoczął Pan Jezus umycie w wieczerniku nóg. Piotra posadził też przy ostatniej wieczerzy tuż przy sobie. Przed pojmaniem Piotr najgoręcej ze wszystkich zapewniał Pana Jezusa, że gotów jest z Nim iść nawet na śmierć. W odpowiedzi Pan Jezus mu zapowiedział, że się go haniebnie zaprze. W Getsemanii wystąpił wprawdzie Piotr orężnie nawet w obronie Pana Jezusa i odciął słudze arcykapłana Malchusowi ucho. Ale też, gdy przyszła nań próba, załamał się i trzykroć się swego mistrza zaparł. A jednak Chrystus Pan darował Piotrowi to zaparcie się, gdy Piotr bardzo za nie żałował. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Przed swoim odejściem do nieba Pan Jezus przekazał Piotrowi obiecany prymat nad jego kościołem, w tych symbolicznych, ale dla apostołów i Piotra zupełnie zrozumiałych słowach. A gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś, baranki moje. I znów po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś, owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. Czy jednak władze prymatu Piotra, jego współtowarzysze tak samo rozumieli, jak my interpretujemy to dzisiaj? Czy Piotr faktycznie sprawował po wniepowstąpieniu Pana Jezusa zastępczą nad jego kościołem władzę? Dzieje apostolskie dają nam na to wiele dowodów. I tak święty Piotr proponuje apostołom dokooptowanie w miejsce Judasza nowego apostoła, który by wypełnił symboliczną liczbę ich 12.
Wiemy, że wybór padł na świętego Macieja. Piotr pierwszy przemówił do tłumu w dzień zesłania Ducha Świętego i pozyskał tegoż dnia dla Chrystusa około 3000 neofitów. On uzdrowił chromego od urodzenia przy świątyni jerozolimskiej. Z tej okazji ponownie przemówił do tłumu i nawrócił 5000 ludzi. On założył w Jerozolimie pierwszą gminę chrześcijańską i sprawował nad nią władzę, także sądowniczą. On zaproponował apostołom wybór 7 diakonów dla zastąpienia ich w rozdzielaniu jałmużny dla ubogich kościoła. W tajemniczym widzeniu jemu Pan Jezus daje pouczenie, że ma prawo także przyjmować pogan do wiary świętej i nakazuje mu udać się do domu oficera rzymskiego Korneliusza. Na Soborze Apostolskim Piotr pierwszy przemówił i zadecydował, że święty Paweł z Barnabą dobrze uczynili, że dla Chrystusa Pana pozyskali także sporą liczbę pogan. Zwolnił też nawróconych z pogaństwa od wypełniania przepisów prawa mojżeszowego. W myśl zasady postawionej przez Pana Jezusa uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Właśnie Żydzi uderzyli najpierw Piotra, by w ten sposób Kościół Chrystusowy pozbawić głowy. Został pojmany i tylko cud go uratował, gdy go anioł pański z więzienia uwolnił. Po swoim cudownym wybawieniu od niechybnej śmierci, święty Piotr dla bezpieczeństwa przeniósł się do Antiochii. Stamtąd udał się do Małej Azji, potem do Koryntu, aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu także poniósł śmierć męczeńską na krzyżu za panowania cesarza Nerona około 64 roku. O pobycie świętego Piotra w Rzymie świadczy cała tradycja chrześcijańska. Święty Klemens Rzymski, zmarły około 97 roku, święty Ignacy Antiocheński, zmarły około 117 roku, święty Dionizy z Koryntu, zmarły w 190 roku, święty Ireneusz, zmarły w 202 roku, święty Kajus lub też Gajus Rzymski, zmarły w 296 roku i tak dalej. Święty Kajus ma te znamienne słowa. Ja zaś mogę pokazać trofea apostolskie. Wstąp na wzgórze Watykanu albo idź na drogę do Ostii, a znajdziesz tam trofea, relikwie tych, którzy ten kościół założyli. W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w latach 1940-56 znaleziono pod konfesją, ołtarzem głównym Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie na Watykanie grób Świętego Piotra wraz z jego relikwiami. Święty Piotr zostawił w spuściźnie literackiej dwa listy, które należą do ksiąg Pisma Świętego. Dyktował on je swojemu uczniowi Sylwanowi. Napisane zostały w latach 63 i 64. Kult świętego Piotra sięga samych początków chrześcijaństwa. Zaraz po śmierci oddawano mu cześć jako następcy Pana Jezusa i jego pierwszemu namiestnikowi na ziemi. Święty posiadał nawet swoje sanktuaria. Największym z nich to na jego grobie wystawiona bazylika. Jej wnętrze zdobi 284 kolumny i 140 figur. Na placu przylegającym do bazyliki świętego Piotra znajduje się obelisk liczący z krzyżem u szczytu 41 metrów wysokości. Przy tej bazylice od roku 1377 mieszkają papieże. Tu mają swoją stałą rezydencję, która jest równocześnie stolicą państwa watykańskiego, liczącego od roku 1929 niecałe pół kilometra kwadratowego powierzchni i około 1000 mieszkańców.
Bazylikę tę nawiedza rocznie wiele milionów turystów i pielgrzymów. Nadto w Rzymie miejscami kultu świętego Piotra są kościół świętego Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie apostoł miał być więziony, kościółek przy Via Appia, Quo Vadis, wystawiony na miejscu, gdzie według podania miał się świętemu Piotrowi objawić Chrystus, kiedy apostoł zamierzał przed siepaczami ujść z Rzymu. Bazylika świętego Sebastiana przy tej samej drodze, gdzie przez pewien czas miały znajdować się relikwie świętego Piotra i świętego Pawła. Ku uczci świętego Piotra wystawiono wiele kościołów. W samej Polsce jest ich ponad 300 pod wezwaniem świętego Piotra i świętego Pawła. Najczcigodniejszą wśród nich jest katedra w Poznaniu. W roku 1981 wstawiono do niej spiżowe drzwi na wzór słynnych drzwi gnieźnieńskich z płaskorzeźbami scen z życia obu apostołów. Także imię świętego Piotra należy dotąd do najpopularniejszych w świecie katolickim, również w Polsce. Istnieje wiele przysłów ludowych w Polsce złączonych z imieniem świętego Piotra lub z jego świętem. Prawie 200 miejscowości w Polsce wywodzi swoją nazwę od imienia świętego Piotra. Wśród nich miasto Piotrków Trybunalski. Postać świętego Piotra figuruje w herbach 9 miast polskich. Wśród nich szczycą się nią Brześć Kujawski, Ciechanów, Duszniki Zdrój, Poznań i tak dalej. Święty Paweł Apostoł, żyjący w latach od około 8 do 67. Kościół Święty umieszcza w tym samym dniu doroczną uroczystość świętego Pawła Apostoła wraz ze świętym Piotrem, nie dlatego, aby go równał w prymacie z pierwszym następcą Pana Jezusa na ziemi. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali za wiarę swoje życie. Wreszcie, że apostoł narodów zajmuje wśród apostołów wyjątkową pozycję. Zaważyła także tradycja, że obaj apostołowie w tym samym dniu, 29 czerwca, ponieśli śmierć męczeńską. Święty Paweł pochodził z Tarsu, z Cylicji, w Małej Azji. Urodził się jako obywatel rzymski, co mu dawało pewne przywileje. W wypadkach naglących umiał z nich skorzystać. Nie wiemy, jaką drogą jedyny wśród apostołów to obywatelstwo zdobył. Być może, że je po prostu kupili jego rodzice. Więcej jeszcze jest prawdopodobne, że obywatelstwo zdobyli wszyscy mieszkańcy miasta. Cesarze rzymscy mieli bowiem zwyczaj tym przywilejem wyróżniać i wynagradzać zasłużone miasta. Święty Paweł urodził się w Tarsie około 8 roku po narodzeniu Pana Jezusa. Jego rodzina chlubiła się pochodzeniem z pokolenia Beniamina, którego największą chwałą był pierwszy król Izraela, który z tego pokolenia pochodził. Właśnie dlatego dano późniejszemu apostołowi Chrystusa imię Saula, polskie Szaweł. Rodzina Szawła należała do stronnictwa faryzeuszów, a więc do najżarliwszych patriotów i wyznawców mozaizmu. Kiedy Betsajda, z której pochodził święty Piotr, była w owym czasie lichą osadą, Tars był metropolią liczącą około 200 tysięcy mieszkańców i należał do najważniejszych miast Imperium Rzymskiego. Uczony Strabon nie wahał się porównać Tarsu do Aten i Aleksandrii. Po ukończeniu szkół miejscowych w wieku około 20 lat udał się Szaweł do Palestyny, aby w Jerozolimie u stóp Gamaliela pogłębiać swoją wiedzę skrupterystyczną i rabinistyczną. Pana Jezusa zapewne nie znał,
ale o jego wyznawcach wiedział wiele i serdecznie ich nienawidził. Uważał ich bowiem za odstępców od wiary mojżeszowej, za zdrajców swojego narodu. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy kamienowaniu świętego Szczepana. Nie mając bowiem pełnych lat 30, nie mógł bezpośrednio dokonywać egzekucji na skazanym, dlatego pilnował tylko szat oprawców i zachęcał ich do mordu. Kiedy jednak doszedł do pełnoletności, udał się do najwyższego kapłana, aby ten dał mu listy polecające do gmin żydowskich w Damaszku, aby mu pomogły w wykrywaniu chrześcijan i w ich aresztowaniu, by ich mógł przyprowadzić do Jerozolimy dla dokonania na nich kary więzienia, a nawet śmierci. Chrześcijanie schronili się w tym mieście po ucieczce z Jerozolimy, gdzie wybuchło prześladowanie młodego Kościoła Chrystusa. Szaweł stał na czele prześladowców, dlatego samo jego imię budziło wśród wyznawców Chrystusa zrozumiały lęk. I właśnie gdy był już pod bramami Damaszku, zjawił się mu Chrystus, poraził go światłem niezwykłym, powalił na ziemię i łaską swoją go nawrócił. Oświecił jego umysł, że był w błędzie, gdyż właśnie obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata był Jezus Chrystus, a mozaizm był tylko przygotowaniem jemu drogi. Tak to z największego wroga chrześcijaństwa Szaweł stał się jego najżarliwszym apostołem. Podamy teraz cały tekst z Dziejów Apostolskich, który nam opisuje to niezwykłe wydarzenie. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle jasność z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział, a on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł: jestem, Panie. A Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ci się ukazał na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
Można sobie wyobrazić zdumienie Żydów w Damaszku, kiedy zobaczyli Szawła i usłyszeli go, jak z zapałem głosił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i że jego nauka jest pochodzącą od Boga. Zdumienie ich przerodziło się rychło w nienawiść i chęć zemsty za spotkany ich zawód. Postanowili więc go zamordować. Zamknęli bramy miasta i poszli w pościg za nim. Na szczęście Szaweł znalazł dom, w którym mieszkali wyznawcy Pana Jezusa, a który przylegał do samego muru miasta. Wsadzono więc apostoła do koszyka i spuszczono w nim Szawła poza mur, tak że mógł oddalić się bezpiecznie od miasta. Z listu świętego Pawła do Galatów dowiadujemy się, że apostoł udał się na pustkowie, gdzie przebywał 3 lata. Tam go Pan Jezus bezpośrednio wtajemniczył w swoją naukę. Z kolei udał się do Jerozolimy i przedstawił się apostołom. Powitano go ze zrozumiałą rezerwą i obawą. Dopiero dzięki interwencji świętego Barnaby udało się apostołów nastawić przychylnie do Szawła. Ponieważ jednak Żydzi z zemsty za spotkany ich zawód postanowili zgładzić Szawła w zasadzce, dlatego doradzono mu, by udał się do rodzinnego Tarsu. Stamtąd zabrał Szawła święty Barnaba do Antiochii, gdzie chrześcijaństwo zapuściło już silne korzenie. Kiedy tamtejsza synagoga żydowska wzgardziła Szawłem i Barnabą, udali się do pogan, którzy z radością i licznie przyjęli dobrą nowinę. By nie odstraszyć nawróconych helenistów od nowej wiary, apostołowie zwolnili ich od nakazów religii mojżeszowej, twierdząc słusznie, że one ich nie obowiązują. Na tym tle doszło do ostrego konfliktu pomiędzy pozyskanymi dla chrześcijaństwa Żydami, którzy twierdzili, że prawo mojżeszowe obowiązuje wszystkich wyznawców Chrystusa. Oskarżyli więc oni Szawła i Barnabę przed apostołami. Ci nakazali im stawić się w Jerozolimie dla rozpatrzenia sprawy. Dzięki interwencji i autorytetowi świętego Piotra, apostołowie i starsi kościoła w Jerozolimie zdecydowali, że nie należy na nawróconych z pogaństwa nakładać podwójnych ciężarów Ewangelii i prawa mojżeszowego. Było to wielkie zwycięstwo Kościoła, który w ten sposób wyszedł z opłotków judaizmu na szerokie szlaki kosmopolityczne. Po Soborze Apostolskim Szaweł dostał jakby skrzydeł. Rozpoczął swoje wielkie podróże godne najciekawszej ekranizacji. Wśród niesłychanych trudów przemierzył około 15 000 dróg lądem i morzem, zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie. Syria, Mała Azja, Grecja, Macedonia, Italia, Hiszpania. Oto etapy tego misyjnego maratonu. Co wycierpiał, może nam najlepiej ilustrują jego własne wyznania, które zapisał w liście do Koryntian. Od Żydów 5-krotnie byłem bity po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwie od zbójców, w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie na pustkowiu, w niebezpieczeństwie na morzu, w niebezpieczeństwie od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Aresztowany w Jerozolimie w roku 60 naszej ery, przebył we więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad 2 lata, głosząc i tam Chrystusa.
Przewieziony do Rzymu spędził tam pewien czas w areszcie domowym. Wypuszczony na wolność dla braku dowodu winy, gdyż Żydzi z Jerozolimy nie stawili się wcale w Rzymie jako jego oskarżyciele, udał się zapewne, jak zamierzał, do Hiszpanii. Stamtąd powrócił apostoł do Achai. Święty Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67. Nie jest znany dzień jego śmierci, chociaż podawać się zwykło dzień dzisiejszy, 29 czerwca. Za to tradycja zachowała dobrze w pamięci miejsce jego męczeństwa. Aquae Salvinae, za bramą ostyjską. Jako obywatel rzymski zginął od miecza. Ciało męczennika złożono najpierw w posiadłości świętej Lucyny przy drodze ostyjskiej. Około roku 284 przeniesiono je do katakumb świętego Sebastiana przy drodze Apijskiej. Cesarz Konstantyn Wielki po roku 330 na grobie, na miejscu męczeństwa świętego Pawła, wystawił bazylikę pod jego wezwaniem. Jak święty Piotr zapoczątkował długą listę świętych i błogosławionych, tak podobnie święty Paweł. 56 świętych i 20 błogosławionych są nadto święci i błogosławieni o imionach podobnych. Paulin, 13 świętych, Paula, 6 świętych, czy też Paulina, 3 święte i 1 błogosławiona. Apostoł zmienił sobie imię Szaweł na Paweł, z okazji swojego pobytu na Cyprze w czasie swojej pierwszej podróży. Tam zdołał nawrócić namiestnika wyspy Sergiusza, Pawła. Odtąd i Szaweł zaczął nazywać się Pawłem. Święty Paweł pozostawił po sobie najbogatszą literaturę, bo aż 14 listów. Staną się one po wieczne czasy najpełniejszym i najpiękniejszym wykładem i komentarzem Ewangelii. Toteż Kościół korzysta z nich pełną dłonią, tak w swojej liturgii, jak też w godzinach kanonicznych obowiązujących kapłanów. Jak już wspomnieliśmy, nie znamy dnia śmierci świętego Piotra i świętego Pawła, jednak od roku 258 uroczystość obu apostołów razem obchodzono dzisiaj, czyli 29 czerwca i co dziwne, tak na wschodzie, jak i na zachodzie. W Kościele katolickim dzień ten był zawsze obchodzony jako uroczystość nakazana, a więc obowiązująca jak niedziele i święta. Dla wyróżnienia świętego Piotra i świętego Pawła od innych apostołów, jak też dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła, zwykło się ich nazywać książętami. Tak więc księciem apostołów nazywamy świętego Piotra, jak i świętego Pawła. W Polsce imię świętego Pawła należy do powszechnych i często spotykanych. Nasz papież wybrał imię Jana Pawła II, przez co imię Pawła stało się jeszcze bardziej modne. O popularności tego imienia świadczy również topografia Polski, bo aż 146 miejscowości zapożyczyło sobie w Polsce nazwę od imienia świętego Pawła.